Gdy byliśmy już blisko linii myśliwych, podnosiło się leżącego zająca za tylny skok i niosło do myśliwego, który go zabił. Czasami zając jeszcze żył. Brało się za skoki, on podnosił głowę. I trzeba było energicznie uderzyć kantem dłoni w kark, by przerwać rdzeń kręgowy. Wtedy głowa zwisała bezwładnie. Jeśli zając jeszcze kicał, próbowaliśmy go łapać. Niekiedy, chociaż miał odstrzeloną tylną nogę albo tylko krwawił, biegł po strzale jeszcze kawałek i chował się gdzieś w rowie albo w skibie ziemi. Myśliwy szedł za nim po skrwawionych śladach na śniegu i gdy był już blisko, zając się podrywał i machając odstrzelonym kikutem uciekał. Wtedy myśliwy strzelał do niego ponownie. Najczęściej celnie, chociaż zdarzało się kilka kolejnych pudeł. W końcu jednak go dobijał, bo zając biegł już wolno, czasami bardzo wolno. Nazywało się to dochodzeniem po strzałkę. Niekiedy po strzale zając biegł pełnym pędem tak, jakby żadna śrucina go nie trafiła. Ale w pewnym momencie zaczynał zwalniać i po prostu się przywracał. Zazwyczaj oznaczało to, że jedna jedyna śrucina trafiła go w płuca i zostało mu życia tylko na przebiegnięcie tego kawałka. Zawsze wtedy ściskał mnie jakiś żal. Właściwie lubiłem, jak myśliwy spudłował i zając gnał, aż się za nim kurzyło i znikał. No, chyba że strzelał mój ojciec. Bardzo nie lubiłem, gdy pudłował. Wolałem, gdy trafił.